Szkole Podstawowej nr 6 w Kraśniku 21 grudnia z bożonarodzeniowym przesłaniem dla rodziców i dziadków wystąpili uczniowie prezentujący jasełka oraz przepiękne kolędy i pastorałki. Uczniowie w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem przedstawili scenę narodzin Chrystusa. Był święty Józef, Maryja, trzej królowie, pasterze i dzieci. Mali aktorzy z dużym przyjęciem i poświęceniem wiernie odtworzyli swoje role. Jasełka w wykonaniu uczniów wprowadziły wszystkich w iście świąteczny nastrój oraz swym pięknym i oryginalnym występem podbiły serca publiczności. Głośny i radosny śpiew kolęd uświadamiał i przypominał o tym, że jedyne w roku święta są już blisko. Kiedy artystyczna część dobiegła końca, wszyscy występujący otrzymali gromkie brawa, które były uznaniem za piękne wykonanie przedstawienia. To już tradycja, że w Szkole Podstawowej nr 6 w okresie świątecznym mają miejsca wspólne kolędowania połączone z jasełkami, które reprezentują uczniowie szkoły. Zgodnie z coroczną tradycją w naszej szkole odbywają się jasełka, są przygotowywane przez panie najczęściej uczące religii, jak również z panie z nauczania początkowego. W tym roku pani Anna Jasińska zorganizowała jasełka z klasą, którą uczy, również pomagał ją w organizacji chór szkolny, którym dyrygentem jest pani Iza Zdyb. Jasełka były zaprezentowane dla dziadków i babci uczniów właśnie tej klasy. To była taka impreza integracyjna. Wszyscy ci, którzy w nich uczestniczą, zawsze podkreślają rodzinną i wyjątkową atmosferę. Jest to okazja do złożenia życzeń, wzruszeń i wspomnień, a tych nigdy nie brakuje.